W Słupskim Ratuszu można zobaczyć ekipy remontowe. Tym razem zabytkowy budynek jest dostosowywany do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wymieniane są m.in. przewody elektryczne oraz czujniki dymu. Mieszkańcy, którzy przychodzą do ratusza załatwić sprawy najczęściej nie widzą ekip przy pracy, bo te wykonują swoje obowiązki głównie popołudniami. Czasem jednak zdarza się, że pracę trzeba wykonać w ciągu dnia, co może skutkować np. czasowym wyłączeniem z użytkowania głównych schodów. Przewody i czujniki wymieniane są nie tylko w częściach ogólnodostępnych, ale również w poszczególnych gabinetach. Ekipy elektryków będą pracować w ratuszu do stycznia przyszłego roku. Dostosowanie gmachu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej kosztować będzie prawie 600 tysięcy złotych.